Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa na debatę pod tytułem Klimat a chemia polska. Ja nazywam się Zbigniew Kozłowski, jestem wspólnikiem w kancelarii DWF. Chciałbym przedstawić znakomitych uczestników debaty. Pan prezes Filip Grzegorczyk, Grupa Azoty, pan prezes Marcin Wasilewski, ABB, pan dyrektor Wojciech Kozłowski, Orlen. Szanowni Państwo, troska o klimat jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej i katalizatorów przemian gospodarczych. Postulat redukcji emisji gazów cieplarnianych przerodził się z czasem w postulat neutralności klimatycznej stanowiącej oś strategii Europejskiego Zielonego Ładu. W świetle tej strategii gospodarka unijna ma się stać gospodarką zeroemisyjną netto w roku 2050. Nie ulega wątpliwości, że realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności postulatu neutralności klimatycznej, będzie dla polskiej gospodarki, w tym chemii, olbrzymim wyzwaniem. Z drugiej strony strategia ta jest nazywana strategią na rzecz wzrostu, która ma uczynić z pilnego wyzwania, jakim jest ochrona środowiska, wyjątkową szansę poprzez stworzenie nowych sektorów, technologii, a co za tym idzie i miejmy nadzieję nowych miejsc pracy. Na wstępie chciałbym zapytać moich znakomitych gości, jakie wyzwania na drodze do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu identyfikują dla reprezentowanego przez nich sektora, dla polskiej chemii. Czy polska chemia sprosta tym wyzwaniom i czy koszty społeczno-gospodarcze będą proporcjonalne dla korzyści dla środowiska, które ma zapewnić realizacja tej strategii? Na wstępie moje pytanie chciałbym skierować do pana prezesa Grzegorczyka. Panie prezesie, jakie wyzwania niesie za sobą Europejski Zielony Ład? Panie mecenasie, szanowni państwo, więc zacząć wypada od tego, że oczywiście jest trochę tak, że do tej pory w takim debacie publicznej, kiedy w ogóle jest mowa o Nowym Zielonym Ładzie, przede wszystkim bierze się pod uwagę, czy taka aktywna jest tutaj tak zwana energetyka zawodowa. Mówi się dużo o węglu, o dekarbonizacji, o elektrowniach węglowych. Natomiast okazuje się, że także i to, co jest w pewnym sensie poza tym głównym nurtem rozważań medialnych, czyli energetyka przemysłowa, na przykład w takich sektorach jak sektor chemiczny właśnie, no również wymaga jakiejś pogłębionej dyskusji, pogłębionej analizy, dlatego że jakkolwiek energetyka przemysłowa nie jest na pierwszych stronach gazet, no to jednak wcale to nie oznacza, że jej sytuacja tutaj jest jakoś lepsza, czy jej sytuacja nie będzie musiała ulegać zmianie. Na pewno jest to tak, że tych regulacji dotyczących, przyszłych regulacji dotyczących Nowego Zielonego Ładu jest niezwykle dużo. I one oczywiście dotyczą branży chemicznej w bardzo istotnym stopniu, dlatego absolutnie ma pan rację, mówiąc, że jest to, czy będzie to duże wyzwanie dla firm sektora chemicznego. No, warto choćby zwrócić uwagę na to, że warto też zwrócić tutaj uwagę od razu na to, co nas tutaj boli, bo proszę zwrócić uwagę, że firmy chemiczne to są takie firmy, które w przeciwieństwie co do zasady do naszej energetyki zawodowej, no jednak konkurują na rynku globalnym. To nie jest tylko rynek europejski, ale to jest też rynek globalny. I tak naprawdę z jednej strony oczywiście realizujemy jako Unia Europejska, jako sektor chemiczny ambitną politykę w zakresie dostosowania się do Nowego Zielonego Ładu, ale nie ma co ukrywać, że jest to polityka kosztowna. To jest polityka, która wymaga bardzo dużych
idących w setki milionów złotych nakładów inwestycyjnych i robimy to po to, by sprostać tym, właśnie wymaganiom. No i tutaj oczywiście pojawia się problem dysproporcji, bo nie wszyscy nasi konkurenci, a można by nawet powiedzieć mało którzy nasi konkurenci prowadzą aż tak ambitną politykę, czy są zmuszeni do prowadzenia aż tak ambitnej polityki. No, co może w konsekwencji powodować, że na rynkach pozaeuropejskich po prostu nasze produkty będą dużo mniej konkurencyjne, bo będą po prostu bardziej ekologiczne, ale jednocześnie droższe. Więc na pewno takim pierwszym elementem, który należałoby tutaj zasygnalizować, no jest element dotyczący właśnie tej konkurencji na rynkach globalnych, tak by ta konkurencja no, była tak naprawdę sprawiedliwa, a nie by na skutek takich czy innych regulacji idących w konsekwencji za tymi regulacjami dodatkowych kosztów natury finansowej, była ona, sytuacja europejskich spółek chemicznych była pogarszana. To oczywiście też siłą rzeczy wiąże się z rynkiem europejskim i importem na europejski obszar celny, czy do europejskiego obszaru celnego, produktów, które są produktami konkurencyjnymi względem naszych. Tutaj również bardzo mocno należy postulować, aby wymogi, z którymi mamy tutaj, a w zasadzie z którymi tutaj nie mamy do czynienia, zostały wprowadzone, tak aby zachować ten tak zwany level playing field, by to było po prostu w jakiś tam sposób sprawiedliwe, bo w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o Nowy Zielony Ład i o te podstawy, bym powiedział, aksjologiczne w ogóle tego dużego, nie ma co ukrywać, projektu, no to ostatecznie wydaje się, że chodzi o to, żeby na przykład te nawozy były zielone. No doskonale, ale chodzi o to, żeby wszystkie nawozy, które są sprzedawane na terytorium Unii Europejskiej, takimi właśnie były, bez względu na to, czy są one wyprodukowane według rygorystycznych zasad przez producentów unijnych, czy są one wyprodukowane przez producentów pozaunijnych. Dlatego wydaje się, że jeśli chcemy, a myślę, że tak jest, utrzymać ten przemysł chemiczny unijny, jeżeli chcemy, aby tutaj w Unii Europejskiej pozostały miejsca pracy, no to siłą rzeczy trzeba postulować na poziomie unijnym o postulować wyrównanie szans. Więc tak naprawdę, jak mówimy o wyzwaniach w tym zakresie, o które pytał pan mecenas, no to ja bym powiedział, że technologia nie jest wyzwaniem. Wyzwania mają charakter finansowy oraz regulacyjno-rynkowy. To jest główny przedmiot naszej troski. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że jest to decyzja w pewnym sensie o charakterze politycznym na poziomie Unii Europejskiej, czy są to decyzje o charakterze politycznym na poziomie europejskim, no ale ta tak zwana fairness, musi być zachowane. W przeciwnym razie te wyzwania, które przed nami stoją, szczególnie o charakterze regulacyjno-rynkowym, mogą się okazać nieco zbyt ambitne. No więc w tym kontekście oczywiście będziemy i cały czas prowadzimy dialog z odpowiednimi instytucjami, tak aby no właśnie te problemy, które tutaj wymieniłem, w jakiś tam sposób eksponować i, krótko mówiąc, no, załatwić. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Podniósł pan kilka ważnych punktów w ramach identyfikowania wyzwań dla sektora chemicznego.
spośród których na pierwsze miejsce zdaje się wysuwać konieczność transformacji energetyki przemysłowej w polskiej chemii. Do tego tematu jeszcze wrócimy w dalszej części naszej debaty. Podniósł Pan również kwestię konkurencyjności, no, której zapewnienie leży w żywotnym interesie polskiej chemii. No tutaj takie mechanizmy, jak proponowane mechanizmy, jak Carbon Border Tax, mam nadzieję, że jakoś zminimalizują te ryzyka, które niesie za sobą ryzyko ucieczki emisji poza granice Unii Europejskiej i tych produktów, które nie będą obciążone regulacjami, czy nie będą tak obciążone koniecznością poniesienia kolejnych nakładów finansowych na dostosowanie do tych regulacji. To samo pytanie chciałbym skierować do pana prezesa Wasilewskiego. Jakie wyzwania dla polskiej chemii pan identyfikuje i czy identyfikuje pan jeszcze jakieś dodatkowe elementy ponad te, które wymienił pan prezes Grzegorczyk? Dzień dobry państwu. Może zacznę od tego, że w mojej ocenie to, co jest istotne, żebyśmy mieli świadomość, że te zmiany są nieodwracalne i ten kierunek jest jasny. I z punktu widzenia takiego czysto emocjonalnego, ludzkiego, trudno polemizować z założeniami Green Dealu, no bo tak naprawdę to się sprowadza do tego, żebyśmy zostawili Ziemię, planetę naszym dzieciom, albo w takim stanie, w jakim ją otrzymaliśmy, albo w nieco lepszym. Jeszcze raz, tutaj na poziomie społecznym to jest jasne, to jest oczywiste i widzimy, że również coraz większa część wyborców, szczególnie tych młodych, zaczyna bardzo dużą uwagę zwracać na kwestie ochrony klimatu. I to jest istotne z punktu widzenia tak naprawdę, jak podejdziemy do tej transformacji, która jest rozpisana na 30 lat. W związku z tym jest to z jednej strony dużo czasu, a z drugiej strony oczywiście jest pokusa, żeby te zmiany i tą transformację nieco odsuwać w czasie. Miejmy świadomość, że Green Deal nie dotyka tylko chemii, tak naprawdę on dotyka wszystkie obszary naszej gospodarki, czy to jest budownictwo, czy to jest transport, czy to jest energetyka, czy to jest rolnictwo. A że chemia jest tak naprawdę pomiędzy tymi wszystkimi filarami gospodarki, no to w naturalny sposób jest tym dotknięta, czy od strony procesu, bo na przykład redukcja emisji czy energochłonności dotyka właśnie, w jaki sposób prowadzimy nasze instalacje, ale również z punktu widzenia rynków zbytu. Bo jeżeli do 2030 roku mamy ograniczyć o połowę zużycie pestycydów, to w oczywisty sposób wpłynie to tak naprawdę na rynek z jednej strony, zamykając pewne rynki, ale z drugiej strony otwierając nowe nisze. Jeżeli mówimy o wyzwaniach, wydaje mi się, że największym wyzwaniem i taką lekcją w przeszłości, lekcją z energetyki jest właśnie takie poczucie, że może jednak będzie po staremu. Albo że tego czasu jest na tyle dużo, że nie musimy dzisiaj nic robić, no bo jeszcze do 2050 jest czas. Każda transformacja ma swoich wygranych i przegranych. Lata 90., transformacja lat 90. to pokazuje. I jeszcze raz, ta energetyka. Jeżeli spojrzymy na koncerny energetyczne zachodnie, stary GDF Suez, no to dzisiaj ta kapitalizacja tych koncernów jest na poziomie 20% tego, co było 10 lat temu. No i to tak naprawdę pokazuje nam, co się stanie, jeżeli pewne, ja powiem, oczywiste trendy zignorujemy. Bo dyskusja 10 lat temu o tym, że CO2 będzie kosztowało 20-30 euro, była w debacie. Znaczy wszelkie raporty, które ja widziałem, pokazywały, że ceny CO2 wzrosną. Jednak żyliśmy troszeczkę w takiej nadziei, że one pozostaną na poziomie 5 euro. No dzisiaj jest 33, a spodziewamy się, że tak naprawdę ten trend będzie wzrostowy. Więc dla niektórych uczestników rynku ta zmiana będzie ewolucją, dla niektórych będzie dosyć krwawą rewolucją i tu wydaje mi się, że szczególnie duże podmioty będą pod dużą presją. Jeszcze raz, ze względu też na taką inercję, która jest naturalna dla dużego biznesu, który czuje się komfortowo w obecnej sytuacji, a ta zmiana, o której mówimy, jest fundamentalną zmianą.
ona absolutnie zmieni postrzeganie rynku i jeszcze raz, będzie wymagała też wielu wyrzeczeń. Wyzwanie, jakie widzę dla naszej branży, jest kwestia finansowania. Jeżeli też wyciągniemy wnioski z tego, co dzisiaj się dzieje w inwestycjach węglowych, właściwie węgiel jest niefinansowalny albo finansowalny bardzo drogo. Na dzień dzisiejszy w chemii nie mamy jeszcze problemów z finansowaniem, natomiast ja spodziewam się, że w ciągu kilku kolejnych lat zaczną się pojawiać obostrzenia po stronie akcjonariuszy banków, którzy będą naciskali na instytucje finansujące, żeby ograniczać dopływ kapitału do inwestycji takich, które nie redukują emisji CO2 lub po prostu nie wpisują się w tą nową rzeczywistość. Jeżeli chodzi o koszty, no bo to jest kluczowe pytanie, no to nie oszukujmy się, że to będzie koszmarnie droga transformacja dla nas. I prawda jest taka, że ten wyścig nie jest równy, no bo my nie jesteśmy w tym samym punkcie startu, gdzie są zachodnie kraje Europy, zachodnie kraje, znaczy rozwinięte gospodarki świata. Jeżeli spojrzymy na Europę, no to widzimy, gdzie jednak ta żelazna kurtyna swoją granicę odznaczyła. I można debatować, czy punkt startu jest właśnie efektem żelaznej kurtyny, czy punkt startu jest może efektem tego, że po transformacji przez ostatnie 30 lat pewne kwestie nie zaadresowaliśmy z powodów politycznych, społecznych, no ale fakt jest taki, że Green New Deal wpisuje się w sytuację zachodnich koncernów dla nas. Ten dystans jest jeszcze dłuższy i tu musimy mieć absolutnie tego świadomość. No i pytanie, czy oczywiście na końcu, czy warto, tak? To znaczy, może inaczej, czy się opłaca? No pewnie się nie opłaca, natomiast trzeba i nie ma od tego ucieczki. I jeszcze raz, dla mnie energetyka, to co się stało w branży energetycznej jest przykładem, co się stanie, jeżeli zignorujemy pewne megatrendy, bo czas biegnie, technologia posuwa się do przodu. Tutaj jeszcze a propos tego, co pan prezes powiedział o technologii. Ja akurat tu się nie boję wyzwań technologicznych. Znaczy na dzień dzisiejszy ciężko jest mi znaleźć wszystkie rozwiązania, które wypełnią ambicje Green Dealu. Tylko że gdybyśmy się cofnęli 10 lat temu i powiedzieli, że w 2020 roku ponad połowa energii elektrycznej w Europie będzie z odnawialnych źródeł, to to byłaby science fiction. No a to science fiction stało się rzeczywistością. Więc mamy zdolność tak naprawdę rozwijania technologii, to też jest motorem innowacji, motorem R&D, więc tu spodziewam się, że technologia będzie nadążała, natomiast wyzwaniem jest podjęcie decyzji, systematyczność jej realizacji, a konsekwencja. I oczywiście zgadzam się a propos level playing field, tak? Czyli na końcu, czy rzeczywiście wszystkim będą postawione na tym samym poziomie poprzeczki. No ale to jest temat, z którymi chemia żyje już nie od dziś, bo choćby wymagania REACH też w naturalny sposób dotykały chemii już wcześniej. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Rzeczywiście trudno się z panem nie zgodzić co do nieodwracalności tego trendu, tego zielonego trendu, no bo przecież postulat neutralności klimatycznej w gruncie rzeczy nie jest niczym nowym. Już wiele lat temu słyszeliśmy pomysły osiągnięcia czy redukcji, niemalże całkowitej redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Wówczas wszyscy przecieraliśmy oczy ze zdziwienia, jak to jest możliwe i że to na pewno, i że te pomysły na pewno nie zostaną wdrożone. Natomiast przyszedł rok 2019 i strategia Europejskiego Zielonego Ładu ujrzała światło dzienne i wydaje się, że rzeczywiście nie ma już od niej odwrotu. Panie dyrektorze, czy pan identyfikuje wyzwania na drodze do osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu, a raczej jakie wyzwania pan identyfikuje na drodze do osiągnięcia tych ambitnych celów? Witam serdecznie państwa. Wydaje mi się, że moi przedmówcy tutaj bardzo precyzyjnie wskazali te wyzwania i w 100% się z nimi zgadzam, czyli po pierwsze są to wyzwania związane z utrzymaniem konkurencyjności przemysłu europejskiego. Czyli jeżeli spojrzymy na otoczenie, również na otoczenie regulacyjne, wydaje się, że co do zasady ono jest zaprojektowane w ten sposób, żeby faktycznie
regulacje nie uderzały w przedstawicieli biznesu chemicznego, petrochemicznego, co do zasady. Natomiast ważne tak naprawdę, żeby szczególne rozwiązania i dotyczące szczególnych tutaj podsegmentów, szczególnych produktów były symetryczne i nie zakłóciły tutaj równowagi. Mowa tutaj chociażby w szczególności o podatku Carbon Tax Footprint, żeby faktycznie to, o czym mówił pan prezes Grupy Azoty, żeby faktycznie wyrównać konkurencji, wyrównać pewne zasady konkurowania z tymi, którzy, dla których mniejszym priorytetem są kwestie środowiskowe, których społeczeństwo w mniejszym stopniu kładą nacisk na aspekty właśnie związane z ochroną środowiska, z utrzymaniem takiego naszego, powiedzmy, dobrobytu otoczenia. I to jest tak naprawdę kluczowe z perspektywy branży. Jeżeli chodzi o ten aspekt regulacyjny, ważne również jest zachowanie takiej stabilności przepisów, czyli projekcje regulacji i przewidywalność regulacji pozwalają na takie konkretne decyzje ze strony graczy rynkowych, w tym przypadku producentów chemicznych, petrochemicznych na rynku. Jeżeli regulacje są stabilne, przewidywalne, parametry ekonomiczne, które wynikają z tych regulacji, są stabilne i przewidywalne, to można inwestować w infrastrukturę, można podejmować pewne wyzwania, inwestować w innowacje, inwestować w R&D. Najgorzej, jeżeli mamy do czynienia z pewną zmiennością w kontekście regulacji, bo ta zmienność ona zwykle będzie cyklicznie, natomiast mówimy tutaj o takiej stabilności przepisów. Ważne jest również to, aby zachować ciągłość łańcuchów dostaw dla naszej branży, czyli tak naprawdę, żeby patrzeć na zmiany i projektować te zmiany, patrząc na całe łańcuchy wartości. Przykład koronawirusa, skrócenie tych łańcuchów dostaw na dostawców bardziej regionalnych jasno wskazuje, że to jest tak naprawdę kierunek, który Europa powinna brać pod uwagę. I to jest to główne wyzwanie. Pan prezes Wasilewski wspomniał również o wyzwaniach związanych z finansowaniem. Tak, to również jest bardzo istotne, żeby faktycznie to finansowanie było łatwo dostępne, żeby było również przejrzyste i istotne w skali, ale jednocześnie, żeby też nie zaburzyło pewnego rodzaju konkurencyjności ducha rynkowego, tak ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli chodzi natomiast o koszty dla społeczeństwa, to również jakby nawiązując do tego, o czym powiedział pan prezes Wasilewski, to jest generalnie tak, że regulacje projektowane są przez polityków i przez prawników, natomiast tak naprawdę to my, wyborcy, głosujemy, kto będzie te regulacje pisał, czyli w teorii te regulacje, które są pisane przez polityków, one odzwierciedlają koszt społeczny, efekty zewnętrzne, czy percepcje społeczeństwa, i w ten sposób te efekty zewnętrzne są wyceniane, więc tak naprawdę zakładamy, że no to te efekty zewnętrzne dodają ten impuls ekonomiczny do inwestycji, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o koszt społeczeństwa i koszt dla środowiska, to zakładamy, że korzyści one powinny być spójne z tymi kosztami. Jeżeli tutaj regulacje w odpowiedni sposób tego mechanizmu rynkowego nie wykrzywią poprzez właśnie wycenę efektów zewnętrznych. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Czy pomimo tych licznych wyzwań, które panowie zidentyfikowali,
na drodze do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dostrzegacie panowie jednak w tej nowej, w tym nowym spojrzeniu de facto na gospodarkę szansę dla tej gospodarki? Bo to już nie jest spojrzenie poprzez wyłącznie regulacje, ale to jest, mam wrażenie, spojrzenie przez pryzmat nowej doktryny przemysłowej, która ma coś nowego w tej gospodarce wykreować, nowe impulsy rozwojowe. Mam czasami wrażenie, że Europejski Zielony Ład jest trochę pomysłem na Europę dla przyszłych pokoleń, który ma tę gospodarkę przestawić na nowe tory i chociażby tym samym zapewnić jej konkurencyjność poprzez gigantyczne inwestycje, które nas czekają. Panowie, czy dostrzegacie szansę w Europejskim Zielonym Ładzie? Pytanie kieruję do pana prezesa Grzegorczyka w pierwszej kolejności. Dziękuję bardzo. Może jeszcze, jeśli pan mecenas pozwoli, to zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, to jeszcze odniosę się do słów pana prezesa Wasilewskiego. Ja się absolutnie zgadzam z tym, co pan prezes powiedział. Powiem nawet więcej. Po prostu tak jest, że energetyka zawodowa, ten właściwy moment na transformację, no po prostu przespała. Albo nawet gorzej, w tym sensie, że energetyka zawodowa, przynajmniej mówię tutaj o naszym krajowym podwórku, no jednak podchodziła do polityki klimatycznej Unii Europejskiej, powiedziałbym, z pewnym takim dystansem, mówiąc oględnie. To znaczy, no sądząc po decyzjach podejmowanych, choćby po decyzjach inwestycyjnych, podejmowanych powiedzmy od roku 2008 do 2015, można odnieść wrażenie, że po prostu nikt w ten Zielony Ład no nie wierzy. Traktowano to jako jakąś tam opowieść gdzieś z dalekiej Brukseli, która nigdy się nie stanie, która nigdy nie zaistnieje. No bo to świadczy o czymś, jeżeli dopiero w latach powiedzmy 16-20 polskie koncerny energetyczne faktycznie zaczęły w sensie planistycznym, w sensie strategicznym, ale też w sensie konkretnych działań inwestycyjnych dawać dowód, że w istocie rozumieją, że nie mają wyjścia. Rozumieją, że nie mają wyjścia. No tylko inna jest sytuacja, kiedy my od początku rozumiemy, że nie mamy wyjścia i coś musimy, i w związku z tym mamy dużo czasu i nawet jesteśmy w stanie znaleźć sobie finansowanie, a inna jest sytuacja, kiedy przez x lat negujemy fakt, że nie mamy wyjścia, chodzimy z założenia, że jakoś to będzie, a potem następuje niesympatyczne przebudzenie, gdzie w bardzo krótkim czasie w zasadzie musimy osiągnąć to samo. I oczywiście, że żelazna kurtyna była faktem. Oczywiście, że Polska jest w nieszczególnej tutaj sytuacji, tylko że brutalna rzeczywistość jest taka, że myśmy mieli dość sporo czasu, żeby próbować w energetyce zawodowej nadrobić te zaległości, więc jak chodzi, już teraz przechodząc do chemii, jak chodzi o sektor chemiczny, to ja bym powiedział w ten sposób, no to prawda, że nasza sytuacja jest gorsza niż konkurentów
zachodnioeuropejskich. No pewnie, że tak. No tylko co my z tym zrobimy? No przecież oczywiście można siąść i płakać, nawet na konferencjach w trakcie paneli, ale ja uważam, że to, co należy robić, to przede wszystkim wyciągnąć z tego wnioski, właśnie wyciągnąć wnioski z negatywnych konsekwencji przespania pewnych rzeczy w energetyce zawodowej i wziąć się ostro do nadrabiania tych opóźnień, czyli no, trzeba po prostu przechodzić do konkretnych działań. Powracając, tak gładko przechodząc do pytania pana mecenasa, no trzeba powiedzieć w ten sposób, to jest w gruncie rzeczy kwestia prezentowanej postawy. Bo tak, z jednej strony, jak mówi pan prezes Wasilewski, oczywiste jest już, że większość społeczeństwa krajów Europy Zachodniej, ale także naszego społeczeństwa, opowiada się za życiem na zdrowej planecie. To jest fakt. To też widać w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wielu innych parlamentów krajowych, gdzie choćby partie, które integrują w sobie postulaty, które wyrażają postulaty na wprost popierające, czy zgadzające się z nawet taką radykalną wersją Zielonego Ładu, zdobywają coraz większe poparcie. Proszę spojrzeć na wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym zakresie. Także to się zmienia i myślę, że jakkolwiek pod pewnymi względami jesteśmy wyspą w Unii Europejskiej, no to jednak pod tym względem nam się to nie uda. W związku z powyższym absolutnie nie będziemy mieć innego rozwiązania tutaj jak podążanie. I teraz, czy to jest zagrożenie, czy to jest szansa? No, oczywiście jeżeli będziemy upierać się przy tym, że to co robimy dobrze i to nie będzie podlegało żadnej zmianie, no to jest gigantyczne zagrożenie. Natomiast jeżeli będziemy się zmieniać, no to jest po prostu duża szansa. No to chyba tak należy na to popatrzeć, bo jest to szansa na rozwój prac badawczo-rozwojowych, jest to szansa na pewien taki skok technologiczny. Ja też często zastanawiam się nad tym, o czym powiedział pan mecenas, czy ten Zielony Ład to jest w gruncie rzeczy taka nowa zielona religia, która pochodzi z Brukseli, czy może jest to gdzieś ukryty pomysł na taki wielki skok technologiczny państw europejskich. Bo proszę zwrócić uwagę, że no jednak ten przemysł, mówię o dużym przemyśle, no w gruncie rzeczy ten, który mamy w Unii Europejskiej, to jest trochę przemysł, który ma swoje początki 100, a czasem nawet 200 lat temu, prawda? I może właśnie ten cały New Green Deal bardziej należy postrzegać jako taką wymuszoną, takie działanie, które ma wymuszać właśnie ten kolejny wielki skok technologiczny, tak jak mieliśmy kiedyś do czynienia z rewolucją przemysłową, przejście od feudalizmu do kapitalizmu, tak być może no właśnie w ten sposób należy podchodzić do kwestii tego zielonego, nowego Zielonego Ładu. Dlatego ja powiem tak, to jest wielka szansa na rozwój prac badawczo-rozwojowych, na aplikacje nowoczesnych rozwiązań. I też uważam, że jeżeli zostanie to wszystko dobrze ogarnięte pod kątem finansowym, to i finansowanie tej transformacji nie musi być aż tak traumatyczne. Oczywiście są bardzo wysokie koszty, to są wysokie kwoty, niemniej, proszę Państwa, wydaje się, że jeżeli będzie dobrze zorganizowane wsparcie na konkretne projekty, które będą realizowały konkretne założenia
tego, co wynika z Green Dealu, to jest do zrobienia. Tylko trzeba zacząć to robić. Natomiast jeżeli popatrzymy na to w sposób taki defetystyczno-pasywny, no to jest wielkie zagrożenie i tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. No, wniosek nasuwa się tylko jeden. Im szybciej wpiszemy się w nowe trendy, tym będziemy bardziej konkurencyjni na tym trudnym europejskim rynku i szerzej rynku globalnym. Kolejne, to samo pytanie kieruję do pana prezesa Wasilewskiego. Panie prezesie, proszę o krótkie zidentyfikowanie szans, które płyną z tej nowej doktryny przemysłowej, jak ją nazwaliśmy. To jeszcze może w nawiązaniu do tego pierwszego pytania, właściwie do tych komentarzy, bo taka nasunęła mi się refleksja, że obserwujemy taką demokratyzację klimatu, bo 5-10 lat temu klimat tak naprawdę był domeną ekologów, firm technologicznych, które miały rozwiązania ochrony klimatu i dużego biznesu, który był odbiorcą tych rozwiązań. I tak naprawdę to był taki permanentny balans pomiędzy tymi trzema siłami. Natomiast dzisiaj kwestia klimatu jest w takiej po prostu debacie publicznej i mój 8-letni syn potrafi rozmawiać ze mną na temat smogu, na temat właśnie ochrony środowiska. W związku z tym ewidentnie zmieniamy się jako społeczeństwo, a to jest dosyć duża siła, która prędzej czy później będzie jednak kierowała polityków. Politycy są na końcu racjonalni, w związku z tym słuchają wyborców, będzie kierowała w takim, a nie innym kierunku. Natomiast odpowiadając na pytanie, szanse. No dla kogo są te szanse? Tak na poziomie ogólności, dla odważnych, dla szybkich. Wydaje mi się, że dla małych na pewno, i tutaj znowu trochę lekcje z energetyki, na rewolucji w energetyce tak naprawdę pierwszymi wygranymi byli mali gracze. Bo te wielkie koncerny tak naprawdę nie widziały w tej nowej polityce klimatycznej tylko zagrożenia. Natomiast mali gracze widzieli swoją niszę, w której można się pojawić. Trochę takim przykładem też jest Tesla, elektromobilności, bo Tesla jest dzisiaj duża. Natomiast jak Tesla zaczynała tą przygodę, to o niej właściwie nikt nie słyszał. I to też pokazuje, że tak duża rewolucja transportu zaczęła się od gracza, który kompletnie nie był znany, więc niekoniecznie to ci najwięksi będą tak naprawdę tymi dyrygentami tej zmiany. Dzisiaj tak naprawdę o pozycji w chemii decyduje dostęp do surowców, technologia, efekt skali, czasem koszty pracy. W tym nowym europejskim rozdaniu kwestie recyklingu, czyli gospodarka cyklu zamkniętego, co z jednej strony daje szansę na technologie, których jeszcze dzisiaj nie mamy, z drugiej strony daje szansę małym graczom, którzy w oparciu o te technologie będą dostawcami biofeedstocku i tak naprawdę będą wchodzili w pewien element rynku, który się pojawi. Cała rewolucja w rolnictwie, czyli właściwie ten program, który się nazywa From Farm to Faca i zmiana, którą będziemy obserwowali, odejście od pestycydów, nacisk na biorolnictwo, na mniejsze rolnictwo, to też są miejsca, w których można szukać swojego miejsca, swojej szansy. Paliwa alternatywne, no to jest to naturalne w Płocku, naturalne oczywiście dla Orlenu, więc tutaj i to akurat nie jest temat od dzisiaj. Poprawa efektywności, to jest kolejna szansa. Dużo zrobiliśmy jako gospodarka, dużo jeszcze jest do zrobienia w zakresie poprawy efektywności, czy poprzez kogenerację w przemyśle, czy poprzez lepsze zarządzanie procesami, czy poprzez rozproszoną energetykę. To też jest element, który tak naprawdę można wykorzystać, wtedy traktujemy to jako szansę, a jeżeli z tego nie skorzystamy, to staje się zagrożeniem. Ja może wrócę na chwilę do tej elektromobilności, bo to jest też dobry przykład, że elektromobilność i ta rewolucja właściwie zniwelowała przewagi zachodnich koncernów motoryzacyjnych, przewagę budowaną przez dziesiątki lat. Za 5-10 lat silnik TDI czy skrzynia DSG naprawdę nie będzie dużo znaczyła z punktu widzenia pozycji rynkowej. Więc to jest szansa dla tych, no, którzy wcześniej nie załapali się na ten pociąg motoryzacji, natomiast dzisiaj
zaczynamy troszeczkę nowy mecz. Z tym, że znowu ta sama szansa jest zagrożeniem, dlatego że jeżeli mamy w kraju zakłady, które składają skrzynie biegów do samochodów, no to w samochodach elektrycznych no to jest produkt zbędny. W związku z tym, jeżeli nie odnajdziemy się w tej nowej przyszłości, to, co nam nie pomoże, to niestety nam zaszkodzi. No i na końcu na pewno cyfryzacja. To jest też olbrzymia szansa i szansa zarówno dla dostawców rozwiązań z Polski, cyfrowych, bo odbiorcami są nie tylko przecież polski przemysł, również klienci za granicą, więc to są nowe rynki, nowe zapotrzebowania, ale również też szansa dla naszego przemysłu, żeby korzystać z takich rozwiązań, które poprawiają efektywność, zwiększają niezawodność, upraszczają procesy. Także szans jest dużo, tylko jeszcze raz, trzeba być odważnym i trzeba te decyzje podejmować, trzeba je podejmować szybciej niż nam się wydaje, bo dużym, ja wracam jeszcze raz do tych wyzwań, to co nas może trochę uśpić jest odległy czas i to się wydaje, że to jest tak strasznie dużo czasu, ale my mówimy o kompletnej zmianie gospodarki. W związku z tym skala wyzwania jest olbrzymia i właściwie czasu jest mało. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Ta perspektywa roku 2050 może rzeczywiście wydaje się odległa, ale perspektywa roku 2030 i redukcji emisji o 55% względem roku 90 i podwyższenia tych wysiłków redukcyjnych z 40 do 55% to już jest tylko niespełna dekada, więc rzeczywiście musimy się jako przemysł, jako sektor zabrać intensywnie do pracy. Oczywiście to będzie wyzwanie dla dużych graczy przede wszystkim, to będzie szansa dla mniejszych graczy, ale mam wrażenie, że musimy tutaj uzyskać jakąś równowagę pomiędzy dużymi i małymi, bo przecież to ci duzi, to reprezentowane przez panów koncerny, często ponoszą koszty bezpieczeństwa, czy to surowcowego, czy energetycznego, czy dostawy tak naprawdę podstawowych półproduktów, czy produktów dla gospodarki. I regulatorzy, już projektując konkretne rozwiązania prawne, nie powinni o tym w mojej ocenie zapominać. Panie dyrektorze, do pana dyrektora Kozłowskiego pytanie. Czy pan szansę upatruje, jakie pan szanse upatruje na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej no, z perspektywy koncernu, który już ogłosił plan osiągnięcia tej neutralności w roku 2050? Odniósłbym się do tego bardziej jako do konieczności, a mniej może jako do szans. Koniecznością jest podążanie tu, o czym powiedział pan prezes Grzegorczyk. To jest bardzo dobre określenie tego, jak powinniśmy antycypować przyszłe trendy i jakie działania podejmować. Podążanie za tym, co robią najwięksi w branży, którzy później mają największy wpływ na kształt regulacji, jak również na taki rozwój technologiczny i odpowiednie śledzenie tego, co robią najwięksi, najważniejsi na rynku i dostosowywanie się do tego poprzez odpowiednią alokację CAPEX-u po naszej stronie, to jest to zadanie, które jest przed nami. Wydaje się, że jakby energetyka polska w ten sposób postępowała w ostatnich 10 latach, czy 15, czy 20, czyli patrzyła przez pryzmat tego podążania, to pewnie dziś jakby stałaby przed mniejszym wyzwaniem. I to jest pierwsza rzecz. Odniosę się również do tego, korzystając z formy naszej rozmowy, czyli panelu, o czym powiedział pan prezes Wasilewski, zgadzam się z tym, że mniejszym jest podmiotom jest łatwiej, natomiast nie zgadzam się z tym, że jest to reguła. Proszę spojrzeć, my widzimy jakby wierzchołek góry lodowej, widzimy podmioty, które wyrosły z malutkich na wielkie, jak przykład Tesli, chyba sztandarowy i najlepszy,
natomiast nie widzimy szeregu, czy widzimy je tak naprawdę, może nie poruszyliśmy ich w dyskusji, natomiast jest szereg innowatorów, takich, którzy gdzieś ugrzęzną w garażach ze swoimi pomysłami, nie przejdą przez proof of concept. Jakby miałem okazję w swojej karierze, czy szumnie po prostu pracy, również pracować w private equity, czy venture capital, więc widziałem tak naprawdę, ile tak naprawdę tego jest, ile jest pomysłów przed proof of concept, które z różnego powodu nie wyrastają na podmioty takie komercyjne, duże, już nie mówiąc o wielkich. I te powody są przeróżne, natomiast wielu małym podmiotom się nie udaje. Więc w mojej ocenie rolą małych podmiotów jest wytworzenie innowacji. Sprawne podmioty z dobrym pomysłem uda się z proof of concept przejść do rundy finansowania A, B, skomercjalizowanie rozwiązania, natomiast duże podmioty mają za zadanie odpowiednio adaptować te technologie, które są perspektywiczne, bo to duże podmioty mają szansę tak naprawdę zrealizować synergię na tych rozwiązaniach, zeskalować te rozwiązania bardzo szybko i myślę, że to jest rola jakby polskiej chemii, żeby adaptować rozwiązania, które już czasem są i to też, o czym wspomniał pan prezes Wasilewski, po prostu mieć odwagę do tego, żeby czasem zaryzykować. I tu dużym podmiotom jest dużo łatwiej, bo dysponują laboratoriami, bo dysponują łańcuchem dostaw, surowcami. Bardzo często tą barierą dla małych podmiotów jest po prostu możliwość sprzedaży i zeskalowanie tej sprzedaży. Więc myślę, że każdy ma tutaj swoją rolę do odegrania. Dużym jest trudniej o tyle i z tym się zgodzę, że one mają tą swoją inercję, mają swoją bezwładność i mało wielkich podmiotów, szczególnie o strategicznym znaczeniu, stać na taki ruch jak chociażby Neste Oil, prawda? Czyli żeby wszystko postawić na jedną kartę i zaryzykować. Czasem warto i czasem niektóre podmioty nie mają wyjścia, jeżeli myślą o rozwoju. A tu kluczowe też w przypadku Neste chociażby była obserwacja tych największych graczy na rynku i lobbystów, ale to tak jakby na marginesie, więc tak naprawdę dzisiaj Europejski Zielony Ład jest koniecznością i jest szansą dla tych, którzy zaspokoją zapotrzebowanie społeczeństwa, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, to tak naprawdę ludzie głosują na Zielony Ład, więc takie mają oczekiwania i to trzeba obserwować, trzeba śledzić, trzeba te ich oczekiwania zaspokoić. Tworzą się nisze. W momencie, jeżeli z odpowiednią skalą wejdzie się w te nisze, zbuduje się bariery wejścia, nie będzie miejsca dla innych i to jest w ogóle wartość w petrochemii, wartość w chemii jest tym generowana, że jednak jest to branża dużo bardziej skonsolidowana niż branża odbiorców i tutaj w przypadku tych nowych produktów, nowych rozwiązań, zastosowań, tu będzie bardzo, bardzo podobnie, czyli rynek producentów się, tych producentów będzie kilku wchodzących w nowe rynki, oferujących nowe produkty, on się skonsoliduje najpierw na poziomie produkcji, później na poziomie technologii, zblokowane będzie możliwość wejścia dla innych. Tam, gdzie ważna jest infrastruktura, jak chociażby w elektromobilności, tutaj również pewne inwestycje w infrastrukturę będą poczynione, rynek będzie skonsolidowany i on de facto będzie zamknięty, więc wylewa się teraz beton, który się zacementuje, no i trzeba gdzieś tam też dolać tą swoją część, żeby w tym uczestniczyć. Jest teraz na to szansa, więc wydaje się, że deklaracje neutralności klimatycznej do 50 roku poczynione przez wielu, wielu graczy, również przez PKN Orlen, one są bardzo ambitne. W pewnej mierze można jakby skwantyfikować tą dekarbonizację pewnie w perspektywie do 30 roku, później wiele zależy od dostępnych technologii. Jeżeli będą
incentywy takie, czy, przepraszam, zachęty takie dla rozwoju tych technologii, a to one będą wtedy, kiedy społeczeństwo będzie tego oczekiwało, to te technologie będą i te ambitne cele uda się zrealizować. Panowie, bardzo dziękuję za te motywujące głosy, głosy motywujące przede wszystkim do zmian, bo kto pierwszy, ten lepszy. Więc przejdźmy na poziom nowych technologii, które mogą te szanse zbudować w polskiej chemii, a w zasadzie renesansu technologii, które są już znane, mam na myśli tutaj wodór. Grupa Azoty, dlaczego mówię o grupie Azoty, bo chciałbym, nie tylko dlatego, że jesteście Państwo największym producentem wodoru w Polsce, ale także dlatego, że pierwsze pytanie chciałbym skierować do Pana Prezesa Grzegorczyka. No, obecnie jest to wodór pochodzący z paliw kopalnych, tak więc zazielenienie tego kluczowego dla Państwa surowca będzie miało ogromne znaczenie dla osiągnięcia celów neutralności klimatycznej. No to nie jest dla Państwa tylko nośnik energii, ale przede wszystkim surowiec, więc trudno będzie wyeliminować ten surowiec z Państwa procesów produkcyjnych. I chciałem zapytać, czy mają Państwo jakieś plany już w tym kontekście uczynienia tego wodoru nieco bardziej zielonym, Panie Prezesie? Panie mecenasie, szanowni panowie, szanowni państwo, faktycznie grupa Azoty jest dużym producentem wodoru, ale no jak to w życiu bywa, tak? No, nie wszystko zawsze jest takie, jakie byśmy chcieli, tak? Oczywiście nie ma co ukrywać, że ten wodór jest szary, tak jak pan powiedział, a chciałoby się, żeby był zielony. No ale cóż, no albo to jakie są rozwiązania, albo sobie zielony wodór zrobimy, albo kupimy, tak? No to chociaż chyba lepiej zrobić niż kupować. A już mówiąc bardziej poważnie. Po pierwsze to w ogóle uważamy, że przed wodorem jako takim jest faktycznie przyszłość. Gdy mówimy, nawiązuję do pana, do obu panów, gdy mówimy o elektromobilności, to w zasadzie gdzieniegdzie pojawiają się pytania w ogóle o to, czy samochód elektryczny to nie jest czasem taki etap przejściowy do samochodu napędzanego wodorem. Zresztą takie samochody już istnieją, chociaż w istocie no nie na rynku. Nie na rynku masowym. Więc w ogóle w wodorze jako takim trzeba upatrywać jakiejś, uważam, bardzo dużej szansy dla gospodarki, w tym gospodarki polskiej, a stąd my z dużą nadzieją witamy prace, które podjęto w zakresie tej polskiej strategii wodorowej. Zresztą Grupa Azoty jest sygnatariuszem tutaj odpowiednich dokumentów, które pozwalają nam aktywnie współuczestniczyć w tworzeniu tej polskiej strategii wodorowej. Gdy mówimy o wodorze już tak z punktu widzenia mikroekonomicznego, czyli jakby z punktu widzenia samej grupy Azoty, no to oczywiście trzeba zwrócić uwagę też na kwestię sprzedawalności naszych produktów. Oczywiście to dotyczy w takim samym stopniu grupy Azoty, jak i w mniejszym stopniu dotyczy to choćby Anwilu, który jest częścią Orlenu. Mówię w mniejszym stopniu, bo to jest jakby mniejsza skala, ale jakby idea jest taka sama. Mianowicie od czasu do czasu pojawiają się już sygnały ze strony klientów dotyczące no właśnie składu to może źle powiedziane, ale zieloności sprzedawanych produktów. I tak naprawdę ci klienci, którzy też są wyborcami, którzy też prowadzą określoną politykę w zakresie nabywania dóbr o określonych parametrach, będą nas jako firmę, ale też nas jako sektor dociskać na okoliczność,
wprowadzania pewnych zmian. Więc ja bym powiedział, że ta konieczność, z którą my się tutaj mierzymy, to nie jest tylko konieczność regulacyjna, ale to jest też konieczność rynkowa. Bo jeżeli klient będzie chciał przykładowo kupować tworzywa od producentów, którzy pokażą, że zejdą w ciągu określonego czasu ze śladu węglowego określony procent, a innych nie kupią, no to sprzedawca czy producent będzie miał tutaj poważny problem. Zatem niewątpliwie, no biorąc też pod uwagę to, że jakby same procesy chemiczne, no w pewnym sensie to jest trochę tak, że one na dzień dzisiejszy zbudowane są w oparciu o paliwa kopalne. Tak? Dzisiaj to w dużej mierze opiera się o węgiel, dzisiaj w dużej mierze opiera się to o gaz ziemny. No ale ten wodór faktycznie trzeba potraktować jako szansę. No i tutaj tak naprawdę zazielenienie tego wodoru sprowadza się do wyprodukowania go w drodze elektrolizy z zielonej energii. A jeśli tak, no to powstaje pytanie, skąd wziąć zieloną energię, albo jak to zrobić, żeby ją mieć, przy czym w cenie, która, no powiedzmy sobie, będzie powodowała, że produkt w dalszym ciągu będzie konkurencyjny. No więc niewątpliwie takim wyzwaniem, bym powiedział, finansowo-organizacyjnym jest pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii. Wyzwaniem inwestycyjnym jest dostosowanie procesów technologicznych do tego, żeby z tej właśnie odnawialnych źródeł energii w drodze elektrolizy realizować te procesy chemiczne. No i oczywiście tutaj siłą rzeczy, efektem tych działań będzie dekarbonizacja. Oczywiście, proszę Państwa, ja na dzisiejszej debacie jestem w takiej dyskomfortowej sytuacji, ponieważ Zarząd Grupy Azoty zgodnie ze swoim zobowiązaniem z zeszłego roku pracuje nad strategią na lata 2021-2030, więc mogę powiedzieć tak, no w pewnym sensie kierunek jest oczywisty, bo wymuszony, natomiast ja nie jestem w stanie, chętnie bym Państwa zaspokoił większą ilością szczegółów, ale niestety rozporządzenie MAR trochę mi to uniemożliwia. No niestety jestem w tej niekomfortowej sytuacji, że wiem więcej niż mogę Państwu powiedzieć, ale chyba jakby jest konsensus i tutaj wzajemne zrozumienie między nami i jakiś tam konsensus rynkowy i regulacyjny, że droga, przed którą stoi Grupa Azoty, no jest dość oczywista, tak? No z pewnością. No myślę, że nie naruszę rozporządzenia MAR, jak powiem, że Grupa Azoty nie może w przyszłości działać sprzecznie z tym, co wynika z Nowego Zielonego Ładu. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Mam wrażenie, że i tak usłyszeliśmy wystarczająco dużo, a przede wszystkim to, że państwo w tę ideę Europejskiego Zielonego Ładu muszą i zamierzają się wpisać. O szerszy kontekst, no bo przecież wodór jest nie tylko surowcem w przemyśle chemicznym, ale ma ogromną rolę do odegrania w transformacji energetycznej jako stabilizator systemu elektroenergetycznego napędzanego w dużej mierze OZE w przyszłości, czy też jako magazyn energii. Pytanie kieruję do pana prezesa Wasilewskiego, jak pan widzi rolę wodoru właśnie w tym szerszym w kontekście jako nośnika energii. Właśnie chyba dobrze został opisany, że to jest renesans wodoru, bo wodór nie jest czymś nowym, szczególnie w branży chemicznej, petrochemicznej, rafineryjnej. Wodór był z nami, jest i będzie. Tak naprawdę tu gdzie obserwujemy tą, w cudzysłowie, początek może rewolucji, bo to jeszcze chyba nie jest etap rewolucji, to jest jak go pozyskać w sposób zielony i również gdzie go zastosować, no bo zastosowania w kierunku magazynowania energii i transportu są to nowe zastosowania, które w oczywisty sposób wpłyną na gospodarkę. To, co jest istotne, że wszystkie kraje w Europie
część krajów ma już swoje strategie wodorowe, część krajów pracuje nad strategiami wodorowymi. Tylko w trzech krajach, we Francji, w Niemczech i w Portugalii, suma finansowania zapewnionego dla projektów to jest blisko 18 miliardów euro, to jest prawie 100 miliardów złotych. W związku z tym to rzeczywiście tu musimy pamiętać, że ta rewolucja wodorowa będzie wymagała gigantycznych nakładów, bo jest to technologia jeszcze na dzień dzisiejszy dla nas, może sama technologia pozyskania w procesie elektrolizy jest dla nas znana, natomiast ekonomicznie ona jeszcze ma bariery. Tutaj znowu ta lekcja z energetyki się troszkę kłania, bo ja widzę pewne podobieństwa, jeżeli porównamy dzisiejszą dyskusję o wodorze do odnawialnych źródeł energii, czy wiatraków, czy fotowoltaiki 10, może troszkę więcej lat temu. Wtedy były to technologie absolutnie nieekonomiczne, które miały wątpliwą sprawność, wątpliwy sens technologiczny, które rodziły olbrzymie obawy co do stabilności systemu. No ale prawda jest taka, że świat, Unia wpompowała na tyle dużo pieniędzy w odnawialne źródła, że one dzisiaj są już dorosłe. I wydaje mi się, że podobna przyszłość będzie czekała wodór. Natomiast dzisiaj ja nie jestem w stanie powiedzieć, która technologia tak naprawdę okaże się tą właśnie dorosłą i które zastosowanie. No bo elektroliza to jest, jeżeli mówimy o pozyskaniu, jest oczywiście naturalnym kierunkiem, ale też mówi się o pozyskaniu wodoru z odpadów, co wpisuje się w ten zielony ład. Więc wydaje mi się, że przyszłość przyniesie jeszcze kilka technologii, które zresztą tak jak dyrektor Kozłowski mówił, gdzieś we wcześniejszych czasach utknęły w cudzysłowie garażu z braku finansowania, natomiast te ramy prawne i ramy regulacyjne, które teraz się pojawiają, będą wyciągały takie projekty i potencjalnie będą takim wiatrem żagle. Jeżeli chodzi o magazynowanie, to jest tak naprawdę trochę ostatni bastion energetyki. Czyli brak takiego wielkosystemowego magazynowania energii. Bo powiedziałem wcześniej, że w 2020 50% energii było odnawialne. No można powiedzieć, ok, no to dużo, bardzo dużo, no ale z drugiej strony no to oznacza, że druga połowa była z konwencjonalnych źródeł. I bez tych konwencjonalnych źródeł, którymi tak się brzydzimy, no to generalnie byśmy mieli ciemność. Więc jeszcze z jednej strony entuzjazm, ale z drugiej strony pokora, że te kolejne 50% pokonać w cudzysłowie odnawialnym źródłom będzie trudno, czy bez magazynowania będzie to niemożliwe. Natomiast jak to się stanie, to będzie ostatni gwóźdź do trumny tej konwencjonalnej energetyki, taką jak ją znamy od dziesiątków lat. Jeżeli chodzi o transport, nie mam wątpliwości, że w transporcie takim dużym, ciężkim, czy w transporcie typu statki, promy, to rozwój tego paliwa będzie szybszy. Jeżeli chodzi o transport indywidualny, to bardziej się skłaniam ku temu, co powiedział prezes Grzegorczyk, że to jest elektromobilność obecna jest przejściowa, co też oznacza, że na taki rozwój transportu indywidualnego w oparciu o wodór to troszkę musimy poczekać, bo to tak naprawdę widać, co się dzieje u producentów samochodów. Mam bodajże 1, 2, 3 modele wodorowe, które w najbliższym czasie będą na rynku, a jeżeli spojrzymy na samochody elektryczne, to właściwie każdy producent już ma bardzo duże portfolio tych pojazdów, które będą się pojawiały na rynku. Więc transport tak, ale tutaj jeszcze musimy zobaczyć, w którym kierunku to pójdzie. Bardzo dziękuję panie prezesie. Pytanie do pana dyrektora Kozłowskiego. No, Orlen stawia na wodór, to jest żadna tajemnica. Jak pan widzi rolę tego paliwa w państwa firmie w perspektywie 2030, a potem 2050? Tak, PKN Orlen ma jakby wszelkie predyspozycje do tego, żeby wodór odegrał istotną rolę w procesie dekarbonizacji koncernu i osiągnięcia celów do 2030 roku i 2050 roku. Po pierwsze, PKN Orlen jest producentem wodoru.
PKN Orlen wykorzystuje wodór na procesy technologiczne, w szczególności rafineryjne, i również ma potencjał do takiej wysokoskalowej sprzedaży tego wodoru poprzez sieć detaliczną. Dużo zależy od tego, to jak szybko odegra ważną rolę wodór, zależy od tego właśnie, kiedy będą dostępne komercyjne rozwiązania, które pozwolą otrzymać wodór właśnie dzięki zielonej energii. I faktycznie to jest to, na co jesteśmy i będziemy gotowi, żeby odpowiednio szybko takie technologie pozyskać i adoptować. I tutaj również ten aspekt podążania, o którym mówiliśmy wcześniej, jest bardzo istotny, czyli obserwowanie tego, co dzieje się u bezpośredniej konkurencji, co dzieje się w innych krajach, które będą później odpowiednie rozwiązania lobbować, jest również ważne w tym, żeby nie przespać tego prawdziwego renesansu wodoru. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Zostało nam 10 minut, więc prosiłbym panów o krótkie wypowiedzi na ostatni z wątków, które chciałem poruszyć, a mianowicie energetyka w chemii. Sporo już na ten temat zostało powiedziane, ale warto było sobie to podsumować. Pierwsze pytanie chciałem skierować do pana prezesa Grzegorczyka i prosić o komentarz z perspektywy doświadczeń w transformacji energetyki zawodowej, ale z pełnym uszanowaniem oczywiście dla rozporządzenia MAR. Chciałbym pana zapytać, jak pan widzi wizję energetyki przemysłowej w sektorze chemicznym? Szanowni państwo, ja powiem w ten sposób. Ja myślę, że dzisiaj jest trochę tak, jeszcze jest trochę tak, że energetyka z punktu widzenia chemii jest traktowana jako po pierwsze młodszy brat, a po drugie, znaczy młodszy brat takich podstawowych segmentów biznesowych, a po drugie jako brat niezwykle kosztowny w utrzymaniu. No bo jak popatrzymy na energetykę, tak dzisiaj, no to nie ma co ukrywać, że ten gaz jest takim głównym tutaj surowcem, który trzeba kupować i to jest wielki koszt. Przecież to cena gazu tak naprawdę steruje wynikiem firm chemicznych. Po drugie mamy CO2 po 33-34 euro. No to też jest koszt. Węgiel jest tańszy, ale to też jest koszt. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj to postrzeganie energetyki w ramach koncernów chemicznych no jest takim postrzeganiem, bym powiedział, przez pryzmat kosztów. Natomiast tak naprawdę ja uważam, że dla energetyki miejsce i postrzeganie energetyki w ramach koncernów chemicznych powinno być zupełnie inne. No właśnie w związku z tym nowym Zielonym Ładem energetykę, nową energetykę trzeba postrzegać jako, uważam, driver zmiany technologicznej w samej chemii. Bo tak naprawdę tych procesów chemicznych i energetycznych no w sensie technologicznym rozdzielić się nie da. Chemia być może sama w sobie, no umówmy się, chemia jest dziedziną co do zasady dość taką konserwatywną, tak? Nikt jeszcze chemii w Unii Europejskiej, czy do tej pory chemia w Unii Europejskiej na widelec nie trafiła aż tak bardzo jak energetyka. Energetyka, że tak powiem, zaliczyła określone wpadki na tej drodze dostosowawczej do nowego Zielonego Ładu. Trzeba skorzystać z tych doświadczeń i zmianę w energetyce koncernów azotowych trzeba traktować jako szansę na zmianę technologiczną właśnie tych firm. Więc ja bym tutaj nie wyrażał obaw, ile raczej zachęcałbym do takiego
optymistycznego spojrzenia, ale też pewnego takiego, bym powiedział, przewartościowania pewnych utartych schematów myślowych. Chciałem na końcu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ona tutaj zresztą padła. Kiedyś, inwestycje w odnawialne źródła energii, to pan prezes Wasilewski bardzo ładnie ujął, no traktowano jako coś, co jest nieopłacalne i tak dalej, i tak dalej. No mało który menadżer chciał w to wchodzić, no bo to było ekonomicznie nieopłacalne. No wszystko się zgadza. I ja bym powiedział w ten sposób. Dzisiaj jak patrzymy na budowę takiej czy innej siłowni z odnawialnych źródeł energii, no to możemy mówić, no dzisiaj to już jest bardziej opłacalne. No ale zastanówmy się, bo tej opłacalności przecież nie liczymy w oderwaniu od pozostałych elementów rzeczywistości. Jak CO2 będzie kosztowało 80 euro, to ja gwarantuję, że wszystkie inwestycje w odnawialne źródła energii będą tak opłacalne, że każdy będzie się, mówiąc wprost, zabijał o to, żeby je robić. Tylko że wtedy będzie już trochę za późno, tak? Bo powstanie nam luka czasowa, kiedy jeszcze trzeba będzie płacić 80 euro za CO2, a inwestycje w odnawialne źródła energii jeszcze nie będą wykonane. Dlatego ja bym zachęcał tutaj, też czy nie to w ramach w ramach koncernu w zarządzie, którego zasiadam, do zmiany optyki i do takiego liczenia tych wszystkich wskaźników finansowych typu NPV i RR, które uwzględniają jednak zmiany, których charakter no, w gruncie rzeczy jest, no, jest po prostu konieczny. Dziękuję, panie prezesie. Całej chemii sobie, przepraszam, życzę powodzenia na drodze transformacji energetycznej. Jeżeli chodzi o życzoną transformację energetyczną, no to niesie ona za sobą przede wszystkim różnorodność. Różnorodność w wymiarze i wytwarzania, i magazynowania. Tą różnorodność trzeba będzie jakoś pogodzić. Panie prezesie, czy ABB dysponuje już jakimiś rozwiązaniami, które pozwalają zarządzić takim tak złożonym systemem energetycznym, o daleko innym od systemu, do którego przywykliśmy? To może jeszcze ad vocem. Ja się pod dwoma rękoma podpisuję pod transformacją dużych podmiotów chemiczno-petrochemiczno-rafineryjnych od strony dużego odbiorcy energii w kierunku dużego wytwórcy. To jest dobry kierunek i to jest udany kierunek. Natomiast odpowiadając na pytanie, jak ABB podchodzi do tej transformacji, to może troszkę szerzej, bardziej w kontekście właśnie tego całego Green Dealu. Bo tak naprawdę dokładnie w ten sam sposób, jak podchodzi od 100 lat, czyli chcemy nadal być liderem technologii. I teraz, co nie oznacza, że będziemy tak samo podchodzili do tematów dzisiaj, jak podchodziliśmy wczoraj. 20 lat temu ABB sprzedało turbiny. I to było tak naprawdę związane z tak optyką w kierunku, w którym kierunku. Też widzimy te trendy, te megatrendy i staramy się być minimum pół kroku przed nimi. Więc zdecydowanie ABB się zmienia, bo zmienia się otoczenie. Jeżeli chodzi o to podejście do zrównoważonego rozwoju, no to oczywiście zaczynamy od siebie. I tak naprawdę miło powiedzieć, że w takim rankingu Corporate Knights jesteśmy w top 100 firm najbardziej zrównoważonych, a ranking zawiera 8 tysięcy podmiotów. Więc rzeczywiście zaczynamy od swojego podwórka. Ja akurat dzisiaj siedzę w naszym biurze w Krakowie i za mną są nasze wartości. Między innymi, a tutaj widać, jedna z nich jest troska, care. No więc to zdecydowanie się wpisuje w to, jak podchodzimy do tych kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o to, co, w jaki sposób wspieramy naszych partnerów, naszych klientów, no to począwszy od efektywnych napędów, które to wykorzystywane są na przykład w pierwszym promie wodorowym zeroemisyjnym w Korei. Będzie w oparciu o silniki ABB.
smart city, smart building, czyli systemy do zarządzania nowymi miastami, nowym budownictwem, tym właśnie nieemisyjnym, pasywnym. To jest też element, w którym jesteśmy bardzo, bardzo aktywni. E-mobility, o którym już dużo, dużo mówiliśmy, jesteśmy liderem w tym zakresie. Automatyzacja produkcji, a więc roboty, systemy sterowania, elektryfikacja, inteligentne rozdzielnice i cyfryzacja. I to jest to akurat uważam, że jest kluczowe, bo zarówno takie platformy jak Genix czy rozwiązania Optimax, które poprawiają efektywność, to są właśnie elementy, które widzimy, że niezależnie czy dla branży energetycznej, czy dla branży chemicznej, czy dla transportu, czy właśnie dla budownictwa, to portfolio rozwiązań, które pomaga nam wszystkim przenieść w kierunku tej wizji 2050 jak najbardziej posiadamy. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Pytanie do pana dyrektora Kozłowskiego. Orlen mieni się koncernem multienergetycznym i w związku z tym chciałbym zapytać, jaką rolę zamierzają państwo odegrać w transformacji polskiej energetyki? To może nawiązując w pierwszej kolejności do tego, o czym powiedział pan prezes Grzegorczyk, w naszym przypadku energetyka to już nie jest młodszy brat, ten brat już jest de facto żywicielem rodziny i tak też jest przygotowana strategia. Słucham? Siostra jest młodsza u was. No ta energetyka, to też można, no tak. A w tym sensie, jeżeli chodzi o spółkę zależną, natomiast też tak naprawdę odkładając na bok kwestie energii, to inwestycja w dwa bloki CCGT, myślę, że tu pan prezes Wasilewski pewnie uśmiechnie się na myśl o tym, bo też jakby współtworzył tą historię, To już wcześniej tak naprawdę ta energetyka była bardzo istotna dla PKN Orlen i tak naprawdę pójście w kierunku rozwiązań paliwa przejściowego, powiedzmy gazu, ale na pewno rozwiązań dekarbonizacyjnych no już dało swoje efekty. Koszty energetyczne, faktycznie energetyka jest kosztem, natomiast my patrzymy na to przez pryzmat TKW i im niższe to TKW, tym większa możliwość uplasowania dużego, wyższej utylizacji naszych zakładów produkcyjnych i zwiększenia promienia rażenia eksportem, przez to możliwości uplasowania marży, więc ta energetyka jest szalenie istotna i będzie coraz bardziej istotna dla naszego przemysłu i stąd ta strategia 21-30, ale również wizja neutralności klimatycznej do 50 roku, ona opiera się w dużej mierze na energii z OZE, ale również na tej energii znowu z tych sprawdzonych rozwiązań bloków przemysłowych, gazowych, czyli paliwa przejściowego. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za ten głos w transformacji polskiej energetyki i nieco węzie energetyki przemysłowej w sektorze chemicznym. Szanowni panowie, szanowni państwo, w związku z tym, że czas naszego spotkania dobiegł końca, ja sobie pozwolę na krótkie słowo podsumowania. No, nie ulega wątpliwości, że cele Europejskiego Zielonego Ładu niosą za sobą olbrzymie wyzwania dla polskiej gospodarki, w tym polskiej chemii oczywiście. Te wyzwania przejawiają się w konieczności dokonania poważnej transformacji energetycznej w tej gałęzi gospodarki, ale także w konieczności zapewnienia konkurencyjności produktów, bo koszty, jakie niesie za sobą konieczność wdrożenia celów Europejskiego Zielonego Ładu, no i też w pewnym sensie ograniczenia, które on za sobą niesie dla tradycyjnie pojmowanych produktów czy półproduktów chemicznych, no powodują, że te produkty mogą tę konkurencyjność
na rynkach globalnych utracić. No i w związku z tym i przed nami i przed prawodawcą zarówno krajowym, jak i unijnym jeszcze potężna praca do wykonania, tak aby ten rodzimy unijny przemysł zabezpieczyć przed tego rodzaju ryzykiem. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie tak zwanego granicznego podatku węglowego, no, który by odzwierciedlał koszt, ten niższy koszt wytworzenia takich produktów poza granicami Unii Europejskiej, nieobciążonych śladem węglowym, czy też bardziej obciążonych śladem węglowym niż produkty wewnątrzunijne, tak aby tę konkurencyjność zapewnić. Więc tutaj duża rola prawodawcy, ale też przemysłu, żeby na tego prawodawcę naciskał. Jeżeli chodzi o szanse, no to trend, zielone trendy są obecne, już na dobre wpisały się w europejską debatę. To są trendy już, wydaje się, nieuchronne. A zatem im szybciej się w te trendy wpiszemy, tym szybciej zajmiemy to pole position w wyścigu do zapewnienia sobie konkurencyjności na europejskim i globalnym rynku. Więc powtórzę tylko stare powiedzenie, że kto pierwszy, ten lepszy, tak jak tutaj wybrzmiało z ust znakomitych prelegentów. Schodząc już na poziom nieco bardziej szczegółowy, o którym rozmawialiśmy, czyli technologii wodorowych, no to wodór ma podwójną rolę w przemyśle chemicznym, zarówno jako nośnik energii, wpisujący się w transformację energetyczną, zapewniający stabilizowanie OZE, zapewniający magazynowanie energii, ale też jako surowiec, czyli ma do odegrania tę tradycyjną rolę w przemyśle chemicznym. No tutaj wydaje się oczywistym, że ten surowiec, aby cele Europejskiego Zielonego Ładu osiągnąć, trzeba zazielenić, ale te procesy będą się odbywały równolegle niejako z transformacją energetyki, no bo zazielenienie surowca, zazielenienie wodoru polega na wytworzeniu go ze źródeł nisko lub zeroemisyjnych. No i przechodząc do samej wizji, czy też koncepcji energetyki w chemii, no to ja myślę, że ona się wpisuje w szerszy obrazek. No, chemia jest z energetyką, czy te procesy, jak zauważył pan prezes Grzegorczyk, no są nierozerwalne, procesy chemiczne i procesy energetyczne. Chemia bez energetyki się nie obędzie. Energia jest potrzebna do wytworzenia produktów jednak w tym przemyśle energochłonnym. No i ta transformacja energetyczna musi postępować i znowu nie ma co się oglądać na odległą perspektywę, tylko trzeba działania podejmować już teraz, bo tak jak zauważyli tutaj paneliści, trudno będzie nadążyć w momencie, kiedy będzie już za późno, bo będziemy ponosili koszty CO2 i jednocześnie realizowali inwestycje w technologie nisko- czy zeroemisyjne. Więc znowu wracamy do tych motywujących głosów, które powinny rzeczywiście przyświecać zarządom spółek chemicznych i energetycznych, tak abyśmy zajęli to pole position, a przynajmniej jechali w peletonie i nie oglądali się za siebie. Bardzo dziękuję za tę niezwykle ciekawą debatę. Bardzo dziękuję znakomitym uczestnikom. Jeszcze raz pan prezes Filip Grzegorczyk, Grupa Azoty, pan prezes Marcin Wasilewski, ABB, pan dyrektor Wojciech Kozłowski, Orlen. Ja państwu bardzo dziękuję. Zbigniew Kozłowski, DWF, i oddaję głos do studia.